zainteresowani jego ofertą, jako się lepsze nazywa. Już poczułeś się lepszy, lepszy. Tylko się nie zestraj. Usuń konto. I moje ulubione. Typie, nikogo nie obchodzi twoja mesjańska postawa w oferowaniu pośrednictwa pracy czy jakiegoś pseudo-mentoringu. Na LinkedIn to może działa, bo tam ludzie kochają takie pierdololo. Rzuć na luz, bo nie jesteś żadnym guru, a randomem z internetu. Trochę pokory. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Czyli o hejcie i o tym, jak sobie z tym hejtem radzić. Myślę, że nie ma lepszego dnia, nie ma lepszego momentu, żeby nagrać ten odcinek, a obiecuję go sobie od bardzo dawna. Także teraz króciutkie intro. Masz w tym czasie 8 sekund, żeby zostawić suba dla YouTube'a, kliknąć lajka dla Spotify'ka, dać znać tym algorytmom, że tu jest fajnie i jedziemy. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Najpierw tło historyczne. Roland Myśliwiec podrzucił mi taki pomysł, żeby pokazać na przykładach niszowych branż, jak szukać klientów, jak ich znaleźć, jak do nich dotrzeć. I szczerze powiedziawszy, na tym etapie nie wiedziałem, jak to zrobić, dlatego że ja nie specjalizuję się w jakiejś niszowej branży. Jedyny przykład, jaki mogę podać, to Judyta Malinowska, która zna się na chomikach i dostała zlecenie napisanie o trocinach dla chomików po konsultacji u mnie. I pomyślałem, że jeden przykład to jest trochę za mało, że zbiorę 10 osób, zrobimy to razem z nimi, ja zbadam temat, powiem im, co mają robić, jak mają się skontaktować z daną osobą, jak mają do niej dotrzeć, tylko normalnie jak do tego klienta dotrzeć, żeby tę wiadomość odczytał i żeby w najlepszym razie skonwertował. Od razu też mówię, że to nie jest tak, że każdy klient skonwertuje, ale to jest temat pewnie na osobny odcinek. I wrzuciłem to hasło na Facebooku w sobotę. I do niedzieli, do końca dnia zgłosiła się do mnie z Facebooka jedna osoba. Na 10. Jedna osoba. Z Facebooka. Z Facebooka, gdzie treść ogłoszenia to było, że znajdę ci klienta. Z Facebooka, gdzie na Facebooku co chwilę są posty o tym, jak tych klientów znaleźć, gdzie tych klientów szukać, jak do tego klienta dotrzeć, jak to zrobić, żeby z klienta zrobić więcej niż 5 zł za 1000 znaków. Co chwilę jest coś takiego, a ewentualnie w drugą stronę, że klientów nie ma, że ChatGPT zabrał robotę i tak dalej, i tak dalej. Łudziłem się, że skoro na Facebooku jest tyle osób narzekających na swój los, narzekających na brak klientów, brak zleceń, brak kasy, to oferta pomocy w znalezieniu tych klientów będzie atrakcyjna. Okazuje się, że nie. To samo ogłoszenie, żeby zrobić ten case, wrzuciłem na LinkedIn i z LinkedIna przyszło mi reszta osób, zapełniłem zgłoszenia i ulało mi się, przyznaję, ulało mi się, biję się w piersi z tego powodu, pewnie powinienem być ponad to, pewnie powinienem być z kamienia, ze stali, z płytki podłogowej, nie wiem, z czegoś, co emocji nie ma, jest zimne i nic go nie rusza, ale nie jestem, jestem człowiekiem i też ulegam czasem emocjom. Ja tym emocjom uległem i napisałem, że to jest żenujące i że to jest wstyd, że na fejsie, gdzie tyle osób narzeka na swój los, widząc ofertę zmiany tego losu, ludzie przechodzą obok niej obojętnie. I w odpowiedzi na tego posta dostałem te komentarze, które przeczytałem przed chwilą. Było kilka merytorycznych komentarzy, na przykład, że moja frustracja nie powinna się pojawić. Najbardziej podobał mi się komentarz Anety Buczak, która napisała: nie szkoda ci czasu i energii na takie posty, przecież do ludzi, do których je kierujesz, i tak twój przekaz nie trafi. A poza tym naturalna selekcja nie jest zła. Bardzo potrzebowałem to przeczytać, bardzo potrzebowałem to zrobić. Ja już od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym, czy nie pierdolnąć Facebookiem i po prostu wynieść się gdzie indziej, bo to miejsce to jest moim zdaniem siedlisko toksyków i frustratów. Ludzi niezadowolonych ze swojego życia, ze swojej kariery, niezadowolonych ze wszystkiego, którym nic nigdy nie pasuje. Ja teraz generalizuję, bo są tam też ogarnięci ludzie, ale w większości tak to wygląda. W większości po prostu tak to wygląda. I w odpowiedzi na tego posta zebrałem trochę hejtu. Zebrałem hejt w postaci tych komentarzy, bo hejt, od razu pierwsza rzecz. Czym jest hejt, a czym jest konstruktywna krytyka? Hejt to jest sytuacja, w której ktoś rzuca po prostu w ciebie gównem, w celu, żeby zrobiło ci się źle. W celu prawdopodobnie, żeby poczuć się od ciebie lepszym najczęściej, albo po prostu, żeby nie czuć się ze sobą tak źle. Hejt nigdy nie idzie od osób, które są nad tobą, które są przed tobą. Hejt nie idzie od osób, jeżeli próbujesz coś zrobić, to hejt nie będzie szedł od osób, które też kiedyś próbowały coś zrobić i coś zrobiły. Hejt to najczęściej wylew frustracji. Kurde, w sumie teraz jak tak na to patrzę, to mój post też chyba był trochę hejterski. Także bije się w piersi i
cóż, czasu nie cofnę, posta nawet jak usunę, to, to niczego nie zmieni. Ja potrzebowałem tego posta wrzucić, ja potrzebowałem te komentarze dostać, dlatego że hejt może działać w dwie strony. Hejt może albo ciebie niszczyć, jeżeli mu ulegniesz, albo ciebie napędzać. Hejt jest jak ogień. Hejt może cię spalić, ale może też być paliwem do twojego progresu, do twojego rozwoju. Nawet podoba mi się teraz ta metafora, że hejt jest jak ogień. Jeżeli masz pożar i ogień pali las, no to to jest niszczące, ale w momencie, kiedy masz przykładowo komorę węglową w pociągu, w lokomotywie, dorzucasz tam węgiel, tam się pali, to ta lokomotywa jedzie. I to jedzie tak, że nic jej nie zatrzyma. I dla mnie tym jest hejt. I tym chciałbym, żeby hejt był dla ciebie właśnie, żeby to było paliwo. Żeby to nie było niszczące, żeby to nie ciągnęło cię w dół. I też cieszę się z tego, że wrzuciłem tego posta. To pokazało, to znowu przebiło moją bańkę. Bańkę wiary w to, że robię coś dobrego, bańkę tego, że tej nadziei, że uszczęśliwię wszystkich, nie uszczęśliwię wszystkich, nie uratuję wszystkich, są nawet ludzie, którzy są kompletnie po przeciwnej stronie barykady. Ja nic dla nich nie mam i ja nie powinienem nic dla nich mieć i nie powinienem w ogóle o nich myśleć, ani się w ogóle na nich skupiać. I to jest druga zaleta hejtu. Hejter pokazuje ci automatycznie, hejter mówi do ciebie, hejter swoim hejtem, hejterskim komentarzem mówi ci, nie chce mieć z tobą kontaktu. Hejter się ujawnia. Hejter ujawnia się jako twój wróg. I bardzo dobrze, że zrobił to teraz, a nie zrobi tego za rok, kiedy będzie ci na tym zależało. Ja jestem ludziom wdzięczny za hejt. Jeżeli hejter sam się ujawnia, że i mówi mi, słuchaj, stary, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, zajebiście. Jedna osoba mniej na mojej liście mailingowej, za którą płacę. Jedna osoba mniej, która nie zobaczy reklamy, która nie zerze mi budżetu reklamowego, która nie odczyta maila, nie będzie marnować mojego czasu. Zajebiście. Trzecia rzecz, którą trzeba tutaj wyjaśnić, to hejt to jest czyjeś ego. Może trochę moje ego w tym poście, może trochę moje urażone ego, tak jak ktoś to zresztą zaznaczył, ale to jest też ego innych osób. W tym przypadku ego osób, które być może poczuły się tak, jakbym ja chciał pokazać, że czuję się od nich lepszy, ja nie czuję się od nikogo lepszy. Ale ktoś to tak odebrał. Jak ktoś odbiera moje słowa, to też nie jest moją rzeczą. To ja nie mam na to wpływu, nie mam nad tym kontroli, nie mogę tego zmienić. To jak ktoś mnie odbiera, to nie jest mój problem. To jest problem tej osoby. Dostałem słowa wsparcia w prywatnych wiadomościach, ale też dostałem w komentarzach nieprzyjemne słowa, więc to zawsze idzie w dwie strony. Czwarta rzecz, czyli fizjologia. No, nie oszukujmy się, że wyrzutu kortyzolu nie zatrzymasz. Choćby się człowiek spinał, no są rzeczy, których nie przeskoczymy. Jest biologia, biologii nie oszukasz, jak powiedział Taylor Welch w swoim kursie. A biologia to są hormony. Hormony, czyli w tym przypadku najprawdopodobniej kortyzol, być może adrenalina i noradrenalina, które mówią, że jest zagrożenie, które i jest też radzenie sobie z emocjami, uwalnianie tych emocji. Najgorsze, co w tej sytuacji można zrobić, to rozpamiętywanie. Człowiek to jest chyba jedyna istota, która jest w stanie zamartwiać się tym, co było, tym, co będzie, a nawet tym, czego nie będzie. Bo jak potwierdzają badania Uniwersytetu Cornell, 85% rzeczy, o które się martwimy, nie ma miejsca. A z tych 15, które mają miejsce, w 79% radzimy sobie z nimi dużo lepiej, niż się spodziewaliśmy. Ewentualnie konsekwencje są mniej dojmujące, niż się spodziewaliśmy. Więc czym tu się przejmować? Ale mimo to mamy ten ewolucyjny mechanizm, który powoduje, że martwimy się tym, co było, że przeżywamy, czy mogliśmy coś zrobić inaczej. Zwierzęta czegoś takiego nie mają. Słyszałem taką historię, że jak lew napadnie zebrę gdzieś na sawannie i ta zebra mu ucieknie, to zaraz po tym, jak mu ucieknie, telepie się jak w padaczce. Pada na glebę, telepie się jak w padaczce, nie może się ruszyć. A potem wstaje, otrzepuje się z kurzu i kopytkuje sobie dalej. Ona w ten sposób zrzuca z siebie cały stres i jednocześnie, w jednym momencie. My tego nie robimy. My czegoś takiego nie mamy, nie potrafimy i nikt nas tego nie uczy. Bardzo często nasi rodzice są niedojrzali emocjonalnie i nie uczą nas inteligencji emocjonalnej, nie uczą nas tego, jak tymi emocjami zarządzać, przez co my kumulujemy w sobie stres, kumulujemy w sobie gniew, który znajduje ujście w najgorszym momencie. Bo gniew i inne emocje, które my zatrzymujemy w środku, to jest tak, jakby pompować balon. Pompujesz, aż w końcu ten balon pęka. Wszystkie te emocje owocują w jakimś stopniu stresem. Jeżeli ten stres kierujemy do środka, to nasz organizm na tym cały czas cierpi.
Stres to stan zapalny. Stan zapalny to jest szereg innych dolegliwości. Jak posłuchasz sobie u Maćka Wieczorka odcinka o tym, jak być szczęśliwym, on mówi o tym, że depresja to jest stan zapalny. Depresja to jest stan organizmu, w którym organizm wrzuca na niskie obroty po to, żeby się wykaraskać z tego stanu zapalnego, z tej infekcji. Czasem się wykaraska, czasem nie. Depresja to też jest mechanizm przetrwania. Jeżeli nasz przodek w jaskini dostawał depresji, był naprawdę zmęczony, toczyła go choroba, miał infekcję, stan zapalny i tak dalej, kładł się po prostu w jaskini i czekał, aż mu przejdzie. A kiedy przechodziło, po prostu odpoczywał, zrzucał z siebie stres, relaksował się w ten sposób, a potem, kiedy mu przechodziło, wychodził z jaskini, dalej szedł na polowanie albo zbierać jagódki. My tego teraz nie potrafimy. My teraz, żeby się pozbyć stresu, będziemy oglądać Netflixa, będziemy siedzieć na Facebooku. Pozbyć się stresu, siedzieć na Facebooku, świetne. Siedząc na Facebooku można sobie dodać stresu, nie można sobie go odjąć, bo Facebook jest tak skonstruowany, żeby nas uzależnić, żeby dać nam trochę złych emocji, potem dać nam dobre i żeby te dobre emocje nas uzależniły. Dokładnie tak samo działa hazard, dokładnie na tej samej zasadzie uzależnia nas hazard czy narkotyki. W hazardzie masz coś takiego, że przegrasz 3 razy z rzędu, wygrasz raz i się cieszysz. I chcesz więcej tej radości, więc znowu grasz. I grasz, i grasz, i grasz, aż przegrasz wszystko. Z narkotykami tak samo. Człowiek uzależniony daje sobie strzała, czuje się świetnie. Potem cierpi przez dzień, dwa, aż nazbiera na kolejną działkę, dostaje działkę i znowu się cieszy. Nasz mózg dostaje sygnał, że ten bodziec, choćby był szkodliwy, daje dopaminę. I to jest taka prosta zależność, nie? Bodziec, dopamina, bodziec, dopamina. O szlaku dopaminowym nie będę się wypowiadał, bo ani nie jestem dietetykiem, ani neurobiologiem i powtarzam tylko to, co zasłyszałem w internecie, ale polecam tutaj posłuchać Andrew Hubermana, Sylwestra Kłosa, Andrzeja Tucholskiego. Myślę, że to są nazwiska, które warto sobie przyswoić, które warto poznać, których warto posłuchać. I warto posłuchać właśnie o tym, o uwalnianiu emocji, o radzeniu sobie z emocjami. I pytanie brzmi, jak ja dzisiaj sobie poradzę ze swoimi emocjami? Bardzo dobrym sposobem na zrzucenie stresu, zwłaszcza z pracy umysłowej, jest aktywność fizyczna. I bardzo możliwe, że ja to zrobię. Drugim patentem jest medytacja. I bardzo możliwe, że to też zrobię. I też świetnym patentem na zrzucanie emocji, zrzucanie tego ładunku, jest po prostu nazwanie tej emocji. Czyli ja powinienem powiedzieć tak. Jestem zawiedziony postawą copywriterów z Facebooka, którym ja staram się pomóc, a oni tę pomoc odrzucają. Jestem zawiedziony tym, że to ja zostałem odrzucony. Nie potrafiłem się zdysocjować od mojej oferty. Poza tym komunikaty, ataki personalne na mnie, to ataki personalne na mnie, nie na ofertę, więc to też mnie trochę dotknęło. I ja o tym mówię. Jest mi z tego powodu przykro. Jest mi też przykro z powodu tego, że najprawdopodobniej tym osobom nie będę w stanie pomóc. Pomimo szczerych chęci, naprawdę, pomimo szczerych chęci nie będę w stanie im pomóc. Być może kiedyś znajdą podcast, a być może skojarzą, że ten podcast jest mój i nie będą go chcieli słuchać, bo pomyślą, że to ten burak z internetu, co się zesrał na Facebooku. Może znajdą inną drogę. Życzę im tego, naprawdę, ze szczerego serca życzę im tego. Nazwałem teraz swoje emocje i są też badania, które mówią, że jeżeli nazwiesz emocje w ciągu 90 sekund od momentu, kiedy je poczujesz, to puści. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o emocje, to najlepszym sposobem na uwolnienie emocji, podobno, to jest po prostu pozwolić im być. Czyli siedzę sobie dzisiaj na przykład wnerwiony, siedzę dzisiaj sobie sfrustrowany i jestem po prostu sfrustrowany. Analizuję to, jak mój organizm reaguje na tę frustrację, gdzie ona się pojawia, czy mnie gdzieś kłuje, czy mnie gdzieś dusi, czy serce mi szybciej bije i po prostu sobie z tym jestem. Jestem, aż puści. A jak puści, to i ja puszczam. I ostatnia rzecz to coś, co powtarzam dosyć często, czyli otoczenie. Otoczenie albo cię wspiera, albo cię nie wspiera. Możesz mieć w swoim otoczeniu osoby, które są ambitne, chcą się rozwijać, dążą do czegoś i rozmowa z nimi będzie cię pchała do góry, bo chcesz do nich dorównać. Ewentualnie chcesz im coś pokazać, chcesz im dać wartość. Odbierasz wartość od nich i dajesz wartość im. Ewentualnie otoczenie może być niewspierające i kiedy chcesz coś zrobić, to będą cię atakować, podgryzać. Po co to robisz? To nie ma sensu. Tu bardzo fajnie określił to Snoop Dogg. Że Snoop Dogg powiedział coś takiego, że kiedy się rozwijasz i coś osiągasz, idziesz do góry, a twoje otoczenie zostaje na tym samym poziomie. I żeby zrównać poziom, oni musieliby doskoczyć do ciebie. Ale prościej im próbować ciebie ściągnąć w dół. Stąd te ataki.
Stąd na przykład, jeżeli próbujesz coś zrobić, zakładasz firmę, a w twojej rodzinie nie było nikogo, kto miał firmę, to będą cię po prostu straszyć. Po co ci to, na co ci to, idź na etat. Kiedy ty pójdziesz do normalnej roboty, kiedy sobie znajdziesz normalną pracę, a jaką ty będziesz miał emeryturę, skoro jesteś na działalności na przykład i płacisz niskie składki albo próbujesz uniknąć tego ZUS-u. A wujek Krzysiek miał firmę i mu nie wyszło i co teraz? Siedzi na etacie za minimalną krajową, po co ci to, na co ci to i tak dalej, i tak dalej. To, jak zachowuje się twoje otoczenie, nie masz na to wpływu. Ale to, czy ty w tym otoczeniu chcesz przebywać, na to wpływ już masz. Viktor Frankl powiedział, że, cytuję z pamięci, że jedyną wolnością, której człowiekowi nigdy nie zabiorą, to wolność zachowania się w danej sytuacji. Zawsze od ciebie będzie zależeć, jak zareagujesz. Zawsze od ciebie. Nie będzie zależeć to, jak zareagujesz od twojego otoczenia. To zawsze będzie zależało od ciebie. I tu też dochodzimy do konceptu sprawczości, czyli tego, nad czym masz kontrolę. Jeżeli nad czymś masz kontrolę, to możesz się tym przejmować, bo coś możesz z tym zrobić. Ale jeżeli nie masz kontroli, jaki sens jest się przejmować? To jest prawda, którą odkryła przede mną, a którą zrozumiałem dopiero po 15 latach. Moja pani od matematyki. Ona mówiła, że ona się nie wkurza na pogodę. No bo jaki sens jest się wkurzać na pogodę? Zmienisz pogodę? Pójdziesz, powiesz chmurom, żeby przestały kapać? Pójdziesz temu słońcu, powiesz, ej, słuchaj, nie grzej tak dzisiaj. Jest 35 stopni, nie da się żyć. Nie, nic nie zrobisz. Znaczy wiadomo, że tam Chińczycy podobno mają jakieś maszyny, które rozpędzają chmury, czy powodują deszcz, ale no to jest gruba technologia. Czy ty masz taką technologię? Nie. Jeśli nie masz, no to jaki masz na to wpływ? A jeżeli nie masz wpływu, to czemu się tym męczyć? Czyli podsumowując, jak poradzę sobie z tym hejtem? Po prostu będę żył dalej. To, że ktoś miał dzisiaj humor napisać mi obrzydliwy komentarz, przykro mi, współczuję. Nic więcej nie mogę zrobić, naprawdę. Ze mnie frustracja zeszła. Dostałem ostateczny komunikat, że na Facebooku nie mam czego szukać, że tam nie ma osób, do których ja chcę mówić, że tam nie ma osób, które chciałyby mnie słuchać, więc ja przestanę po prostu mówić. Chcę też powiedzieć, że jestem raczej pamiętliwy. Pamiętam, kto zrobił mi przykrość. Jakiś taki mechanizm obronny ze szkoły. Mam pamięć do nazwisk i może być kiedyś tak, że będę miał zlecenie i że to zlecenie gdzieś rzucę i że na to zlecenie ktoś się zgłosi. Miałem już taki przypadek, że jeden gość w jednym miejscu mnie zhejtował, a w drugim miejscu zgłosił się do mnie na zlecenie i no kurczę, taka osoba raczej tego zlecenia nie dostanie. Ktoś powie, że wyciągam jakieś swoje prywatne uprzedzenia w sprawach zawodowych, że nie powinienem tego robić i zasadniczo mam to w dupie, bo to jest znowu mój wybór, z kim współpracuję, mój wybór, komu daję zarobić. Za kilka dni od dzisiaj, kiedy nagrywam, nie od dzisiaj, kiedy oglądasz ten odcinek, będę prowadził bezpłatne warsztaty dla copywriterów. I ciekaw jestem, ile z osób, które przyłączyły się do tego hate trainu, na te warsztaty się zapisze. Nie mogę się doczekać. I chyba poświęcę chwilę, żeby te wszystkie osoby z mojej listy zainteresowanych po prostu wyrzucić. I to też nie jest nic osobistego, to nie jest żadna personalna zemsta, to po prostu jest przysługa, no bo jeżeli w jednym miejscu zdeklarowali się, że nie chcą ode mnie wartości, to czemu przychodzą po tę wartość? To trochę zalatuje hipokryzją, niekonsekwencją, brakiem spójności. W tym odcinku to jest tyle. Ten odcinek był nieprzyjemny, pewnie był nieprzyjemny do stworzenia, był nieprzyjemny do nagrania, pewnie będzie nieprzyjemny do odsłuchania, ale mam nadzieję, że ty wyciągniesz z niego wartość. Jeżeli tak, zostaw tego lajka dla Spotify'ka, kliknij suba dla YouTube'a, pokaż tym algorytmom, że to jest fajnie, to pomoże mi, żeby ten kanał rósł i pomoże mi też zapraszać osoby, które na suby i na lajki patrzą. Jeżeli jeszcze nie masz bezpłatnego kursu o tym, jak zarabiać więcej hajsu, to link jest w opisie. 4 godziny solidnego materiału o tym, jak zarabiać więcej z copywritingu. Serdecznie polecam, już 160 osób go pobrało. Możesz być kolejną. Ja za dzisiaj ci dziękuję, jednocześnie przepraszam i życzę dobrego dnia. Siema.